dziś w Kurierze. Partnerem programu jest firma ProShooting. Witamy Państwa w dzisiejszym wydaniu Kuriera Snookerowego. Na wiadomości zaprasza Grzegorz Biernacki. Zawodowy sezon powoli dobiega końca. Przedostatni turniej został rozegrany w Pekinie. China Open to ostatni sprawdzian dla zawodowych snookerzystów przed zbliżającymi się mistrzostwami świata. W tym roku pula nagród wyniosła rekordowy 1 000 000 funtów, a jednym z najważniejszych wydarzeń turnieju był prześliczny break maksymalny zbudowany przez Stewarta Binghama. Był to jego 5. max w zawodowej karierze. 147. Po wielu niespodziankach w turnieju i odpadnięciu z zawodów m.in. Judda Trumpa, Johna Higginsa czy obrońcy tytułu Marka Selbiego, do finału awansowali Neil Robertson i Jack Lisowski. Robertson wygrał ten finał tak naprawdę w pierwszej sesji. Po pełnej dominacji przy stole prowadził po 10 frejmach 8-2. Ewentualny comeback w drugiej sesji został bardzo szybko rozwiany przez breaki 91 oraz 50, które dały Australijczykowi wynik 10-2. Lisowski zdecydował się walczyć do końca i udało mu się wygrać jeszcze dwie partie. Break 79 w 15 frejmie zakończył mecz wynikiem 11-4. Robertson, zwyciężając w Pekinie, zainkasował 225 tysięcy funtów i wygrał drugi w tym roku kalendarzowym turniej rankingowy, a trzeci w całym sezonie. Co chyba jeszcze istotniejsze, będzie w gronie ścisłych faworytów podczas zbliżających się mistrzostw świata. Z Pekinu dla Kuriera Snookerowego Michał Ebert. Pierwszy turniej w nowym sezonie Polskiej Ligi Snookera 1LS. Przenieśmy się do Wrocławia, a dokładniej do klubu Fugamundi. Konori, pierwsza polska liga snookera. 18 najlepszych, zaraz po top 16, zawodników w kraju. W turnieju absolutnie zabrakło niespodzianek. Wygrał najlepszy. Już pierwszego dnia organizator zastanawiał się, czy nie dać pucharu z góry Michałowi. Potraktowałem ten dwudniowy turniej jako kolejne zwykłe dwa dni w robocie. Wypiłem rano podwójne espresso, wykonałem zadanie i wróciłem do domu. Zawodnicy z Ligi Top 16 mogą na razie odetchnąć z ulgą, gdyż Michał ewentualnie zagra w niej dopiero od następnego sezonu. Chłopaki, bierzcie się za ostry trening, bo nadchodzę bez litości i zrobię wam tam niezłe zamieszanie. Lecę trenować, bo już za 3 tygodnie drugi turniej w sezonie. Cześć, heja! Czy za wygrane w 1LS pieniądze Michał kupił sobie nowy zegarek? Czy to oznacza, że redaktor Ebert przestanie się w końcu spóźniać? Tym znakiem zapytania kończę dzisiejsze wydanie Kuriera. Za uwagę dziękuję, Grzegorz Biernacki.